Siemano, z tej strony Prawus. Dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda LAN w Buddha Play w Warszawie. Tutaj już raz byłem, mogliście zobaczyć sobie na moim kanale. Pierwszy LAN to był jakiś LANik MSI Dragons, tam oprowadzał mnie Diamon. Dzisiaj za kamerą stoi Fanta, której nie widzicie. Może się pokazać? Albo nie, albo nie pokaże się, no. I dzisiaj mamy LAN Capital Cup, organizowany przez Nexa, Piotr Lipski, także pozdrawiamy w tym miejscu od razu naszego organizatora całego turnieju. No i może pokażemy, jak to wszystko wygląda, także zapraszam. W tle można usłyszeć już jakieś okrzyki. Generalnie tutaj są bodajże dwie grupy. Gra między innymi taka drużyna jak No Mercy, Imperial Dragons, ProSkilled i dużo innych pewnie dobrych drużyn. Naprawdę jest sporo banerów. Myślę, że jest to lepiej logistycznie zorganizowane jak poprzedni LAN w Buddha Play. Tutaj możemy pokazać od razu naszego kastera. Podejdźmy tam bliżej. Tutaj mamy panią, która zajmuje się, Aikusie, która zajmuje się zdjęciami najwyraźniej. Tak? Tutaj mamy naszego Nero, który zajmuje się komentarzem. Bardzo pozdrawiam i propsuję. Cały stream zakładam, że jest na Twitchu. Tutaj mamy pana, który zajmuje się chyba produkcją całego streama, także wszystko bardzo profesjonalnie. No i tutaj jest nasz admin Mike, także pozdrawiamy, zróbmy jakieś zbliżenie na tego nieśmiałego admina. Nie, no dobra, bo się stresuję. Idziemy dalej. Tutaj zakładam, że to jest statuetka jakaś dla... MVP? To jest MVP, Mike? Chyba tak. Tak. Bardzo fajnie. Najlepszy gracz turnieju. Może mogłabyś tutaj zrobić jakieś takie zbliżenie, jak to wygląda? No, ale bardzo fajnie. Taki jakiś strzelec, snajper, ktoś tam jest. A tutaj puchar za pierwsze miejsce, także bardzo fajnie to wygląda. Tutaj zakładam, że są różne nagrody. Są router od Teplinka, podkładka HyperX, dużo sprzętu od HyperX-a, jest też nawet sprzęt od Avermedia, są też jakieś płyty główne od Gigabyte, także naprawdę fajna sprawa. Z tego, co rozmawiałem z Dudim, to za pierwsze miejsce jest bodajże 5000 zł, także naprawdę spora pula nagród. No i tutaj w tle mamy grających zawodników. Tak więc, co mogę jeszcze powiedzieć? Jeżeli chodzi o Buddha Play, to miejsce jest naprawdę świetne. Sam turniej organizowany przez Nexa również jak najbardziej na plus. Były tam jakieś problemy techniczne, ale jeżeli chodzi o przygotowanie, jeżeli chodzi o całą organizację, to jak najbardziej propsuję. Może podejdźmy jeszcze do Imperial Dragons i No Mercy i zobaczymy, jak to tam wszystko wygląda. Tutaj się chyba właśnie nie dobiłem, bo taki tłum ustawiony. Ale może jakoś tak się przeciśniemy z tym GoPro. Tak tutaj wygląda, mamy prowadzenie 13-8, czyli jednak Imperial Dragons przegrywa. Ojej, jak to możliwe? Jak to się stało? No cóż, dobra, możemy jeszcze tak pokazać ładnie te logo Buddha Play i na tym kończymy naszą transmisję. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego razu. Hutrz. Dobra.